Siema, jako że ostatnio gram sobie tutaj na odsiku Vision OT i wiele ludzi pisało, pytało się co to za odsiek i tak dalej. Także tutaj macie przedstawienie serwera. Pierwsza sprawa. Jak chcecie dowiedzieć się czegokolwiek o tym serwerze, to możecie wejść na stronę VisionOt.online Po czym tutaj dajecie community i macie wiki. Na tym wiki macie dosłownie wszystko. Upgrade system, charakter points, paragon levele, no dosłownie wszystko. Tutaj możecie sobie wejść, poczytać, a my przechodzimy do gierki. Także jesteśmy w gierce. Tak wygląda wybór postaci. Ja tutaj sobie oczywiście do tej pory kilka postaci testowałem. E, wybieracie sobie proxy albo auto, albo Niemcy, Kanada, Brazylia, zależnie od tego skąd jesteście. Zrobione jest po to, żeby więcej ludzi mogą grać bez większych lagów. Dobra, czekajcie, osoby ja tutaj pójdę do miasta. I tak, ogólnie ten OTS ma kilka różnych systemów z różnych gier. Czyli tak, jak na przykład tutaj mamy system przedmiotów, można by było porównać do PoE, czyli ogólnie gier Hack and Slash. Tak wyglądają mniej więcej przedmioty. Mamy później Paragon levele, oczywiście to jest Diablo 3. Mamy jeszcze później, aha, mamy talent system tutaj, stary talent system z WoWa. Także tutaj mamy kilka różnych połączeń z różnych gier. I teraz tak, co mamy w gierce? Charakter staty, co kilka leveli, leveli dostajemy punkcik, możemy go sobie tutaj rozdać co chcemy i dostajemy za to oczywiście bonus. Kolejna opcja to jest, no inventory to wiadomo, to jest to tutaj, to jest nasz ekwipunek, nasz level, mastery. Mastery to są takby jakby wszystkie skille, magic power, melee, distance, shielding i healing power. No, chyba każdy wie, jak to działa. Jest bot, w tym, że bot nie ma cavebot. Także, no, ja ewentualnie używam go do autobuffa, do zaznaczania podporków, bo niestety spacją się nie da zaznaczać, tak jak na Lilu na przykład. No i ewentualnie tutaj jeszcze sobie ustawiłem podkę, że jak mam poniżej 8000 HP, to żeby mi kliknęło podkę, w razie czego bym się zapomniał. Cavebota nie ma, na szczęście. A spell listę mamy oczywiście wszystkie spele tutaj od pierwszego aż do 600 poziomu. Oczywiście niektóre spele Żeby odblokować niektóre spele musimy coś zrobić, czyli na przykład ogarnąć sobie pierwszą promocję albo skończyć jakieś dungeona, wtedy odblokowujemy te dodatkowe spele. Mamy oczywiście daily rewardy, różne tam buffiki, na godzinkę czy dwie. Mamy daily questy co so, jest wszystko jeżeli wszystkie questy skończymy dostajemy EXPLODE, GOLD, SKILL BOOST AUTO, Auto PICKUP Pick RARITY AND IDENTIFICATION, tylko nie wiem na ile no ale okej. Okay. Tak, jak mówiłem. Tutaj jeszcze mamy high Scorsy, czyli tutaj możemy sobie zobaczyć, To jest koksem największym. Dodatkowo mamy oczywiście item shopik. Aktualnie jest beta, więc każdy ma dostęp 400 tysięcy coinów do shopa. Battle Pass jeszcze? Ten no, Battle Pass nie w ogóle nie idzie. No i z takich podstawowych rzeczy chyba tyle. Dodatkowo mamy tutaj dungeony. Czyli Idziemy sobie gadamy z chłopem i tutaj mamy dużo różnych dungeonów. Tyle, że je trzeba robić po kolei. Tutaj macie, że na przykład potrzebny jest jakiś quest gotowy do zrobienia. Oczywiście każdy też dungeon potrzebuje wyjściówki, czyli takie jakby kluczyka. I na przykład żeby wejść na tego dunga, no to musiałem zrobić jakiegoś z tych 150 na ekspercie, bo to są też poziomy trudności. Im większy poziom trudności, tym jak widzicie, więcej mopki mają HP, damage'u, dają więcej golda. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc tutaj mamy. Oczywiście to można robić tutaj. Party size od 1 do 6, ale tutaj jeszcze mamy na przykład ride. Ride możemy robić w 10 osób. A co tu jeszcze mamy? No i chyba tyle: dungeony, ride. Dungeony w 6 osób można robić maksymalnie, a ride w 10. Mamy oczywiście system waypointów, czyli jak. Pójdziemy gdzieś na Respa, odkryjemy tam sobie Waypointa. Najpierw trzeba iść na tego respa, odkryć tego Waypointa. I później możemy się do tego Waypointa tepać. Tak samo do miasta z powrotem. Tak samo mamy coś takiego jak Portal Scroller. Na przykład Spoe. Klikamy pyk. Wracamy sobie do miasta. I tutaj sobie wracamy z powrotem. To jest też całkiem spoko. Tutaj mamy oczywiście Endless Arenę. Tylko z tego co wiem, to trzeba jakiś tam setny paragon mieć, żeby na pierwszy floor wejść, tak? Tak, setny paragon albo wyższy. Mamy normal i corrupted endless arena. Oczywiście corrupted chyba wymaga większy level, nie? A nie, takie samo, okej. Okay. No także na razie nie mogę. Jeszcze tutaj oczywiście mamy trainy. Możemy sobie potrenować. Exit nie działa, wywala po 15 minutach. Tutaj oczywiście jakiś npc. A i tutaj mamy crafting. Crafting różnych przedmiotów. Kurde, no nie mogę sobie naklikać. Uh, weapony, equipment, czyli resztaku, jakiś tam mining, upgradey, bo można też upgradeować itemy właśnie takimi tutaj kryształkami. Może zrobimy sobie jakieś kryształka. O, pyk, mamy 5 kryształków. To są oczywiście jeszcze inne rzeczy, można koruptować itemy tak, jak w POE na przykład i różne takie rzeczy. Klikamy pyk, pyk. Aha, tego itema nie da się ulepszyć, bo też nie wszystkie itemy da się ulepszyć. Legendarnych tego, co wiem chyba się nie da. A da się jednak. No. Potrzebujemy oczywiście ulepszaczy, trochę jak w Metinie. Golda. No i możemy ulepszyć pyk. Dobra, upgrade complete. Udało się nam upgradeować sobie item. I teraz ten item jest oczywiście plus jeden, Pyk. I tam daje więcej w tym przypadku. Armora daje więcej. Co tu jeszcze mamy? Dungeony o Wejściubki na Raidę. Możemy skraftować. Uh, Albidstone jakieś self-ex boosty, skill boosty, loot boosty. To mamy. Dungeon Badge za ukończenie dungeona. Więc skończymy ileś tam dungeonów. Będziemy to mieli i możemy sobie skraftować. Dodatkowo, oczywiście, jeszcze mamy tutaj Marketplace. No, aktualnie na becie akurat nikt za bardzo tego nie używa. No, bo wiadomo, nikomu nie zależy, żeby gdzieś <gryśla> Golda tutaj zgarnąć od ludzi. Oczywiście mamy depo, mail, staż. No i to chyba tyle z takich początkowych informacji. Ja jeszcze oczywiście będę nagrywał poradniki, jak zacząć grę. Będę też poradniki robił na temat dungeonów. Bo tam te dungeony też mają niektóre obiektywy, na przykład w tym pierwszym trzeba cztery dźwignie najpierw przełączyć w różnych miejscach, i dopiero później można iść na bossa. Trzeba też oczywiście trochę mobków wybić. Także aktualnie tyle. Więcej rzeczy oczywiście będzie w poradnikach. No i oczywiście na streamach, nie? Także zapraszam.